Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach, a tutaj na kanale YouTube'owym przychodzę z taką tematyką bardziej bieżącą, czasem trochę humorystyczną, różnie. Dzisiaj przychodzę do Was ze szklanką mleka na przykład dla odmiany. Posłuchajcie, znalazłam flakon perfum, do tego w przyzwoitej cenie, bo oczywiście w tej sferze niszowej, poszukującej, artystycznej, gdzie flakon kosztuje tyle, że student by za to miesiąc przeżył, to tam znajdziecie cuda, cudeńkę i tam takich nut mlecznych nie brakuje. Przy okazji piszcie, albo dawajcie komentarze, albo łapkami w górę dajcie znać, czy chcecie przegląd perfum mlecznych. No to temat przeogromny, zaraz Wam powiem dlaczego. Ale znalazłam naprawdę w bardzo dobrej cenie w drogerii popularnej perfumy, właśnie z taką że nutą, więc zaraz Wam wszystko opowiem, ale może od początku. Powiem tak, nuta mleczna rzeczywiście jest dość mocno eksplorowana przez właśnie szeroko pojętą niszę, albo marki, które wchodzą. One się odwołują do takich, no właśnie, dla niektórych dobrych wspomnień. Dla mnie nuta mleka, także ja to odkładam na bok, pić tego nie będę, to jest zupa mleczna, których szczerze nienawidziłam i niewątpliwie myślę, że jest spora grupa ludzi, dla których ta nuta mleczna nie będzie nutą dobrze kojarzącą się. Dlatego wcześniej tych nut mlecznych za wiele w perfumach nie było, chociaż oczywiście osoby, które zajmują się perfumami, czasem wam, będą wam żonglować mądrą terminologią o perfumach laktonowych. Oczywiście to właśnie o mleko chodzi. I takich motywów nie brakuje, ale myślę, że to jest za sprawą tych wszystkich mlecznych szejków. Ale perfumy, które Wam dzisiaj pokażę, to jest po prostu ta zupa mleczna, to ciepłe mleczko takie w kubeczku, więc dla mnie nie do zaakceptowania. Ale zacznijmy od tego, że właśnie nuty mleczne już się pojawiły. Moim zdaniem takie pierwsze mocne to był rok 2000, Prowl. Jak zaglądniecie na Fragrantikę marka Avon, to tam w opisie tych perfum nie będzie mleka, ale ja pamiętam w materiałach prasowych ten szczególny zestaw zbitkę, Piwonia i mleko, rok 2000. No, Fragrantica jest z roku 2006, więc oni nie mają dostępu do tych informacji prasowych wcześniejszych. No, marki drogeryjne czy marki takie średniopółkowe szybko zapominają o swoich perfumach, także proszę o głosy, o komentarze osób, które kojarzą te perfumy, znały, miały flakon. Ja też miałam flakon, gdzieś mi się zapodział. Być może jeszcze gdzieś w domu jest jakieś tajemnicze pudło z flakonikami, właśnie gdzieś z tego roku. Z początku, no jak to brzmi, tego wieku. I słuchajcie, 2001 marka Ungaro z kolei zrobiła Desnudę. I to też jest mleko i piwonia, ale te perfumy pachniały inaczej, ale oczywiście przede wszystkim nie pachniały w ogóle mlekiem. Jednakże, tu jest ciekawostka, dzisiaj ten flakon wygląda inaczej, jest po prostu prostszy. Tutaj było dużo takich ciekawych rozwiązań okołoflakonowych. Był to flakon z pędzelkiem. Także rzeczywiście takie nowatorstwo. Tak wyglądał flakon. Gdzieś ten pędzelek tu jest. Nanosiło się do perfumy pędzelkiem na siebie. Także można było całe to odkręcić. A może to zrobię na Waszych oczach, bo nie będziecie mieli okazji. Pewnie zobaczyć prędko. I tu wyjmowało się... To jest bardzo ładny akord kwiatowy. Brało się pędzelek i można było go zanurzyć. To jeszcze go nie będę robiła i nakładać tutaj. No. Słuchajcie, perfumy to już jest tak... niesamowity marketing, czasami wręcz szalony, wie, że nic dziwnego, że takie motywy się pojawiały. Zobaczcie, to są takie rozwiązania, żeby ten flakonik wyglądał z tym pędzelkiem właśnie tak dostojnie. Tu jest nawet taka podstaweczka, gdyby z pędzelka skapywało perfumy, to tutaj prosto. Także słuchajcie, kto nie zna tego flakonu, niech sobie zatrzyma rok 2000. Dostałam w ramach po prostu materiałów prasowych. Bardzo żałuję, że się nie przyjęły, bo no, oczarowały mnie te perfumy. Więc były już nuty mleczne, rok 2000. I muszę powiedzieć, że ostatnia dekada jest tego bardzo dużo. Podobnie z perfumami. Issey miał takie perfumy Ogień. I tam jest ta nuta mleczna, bo nuta mleczna jest ciepła i nuta mleczna jest właśnie taka dość wyrazista. Nie są to nuty chłodne. Chociaż właśnie, jak zaglądniecie takie popularne narzędzie, jakim jest Fragrantica, to znajdziecie bardzo dużo w rubryce nuty, jak wpiszecie mleko albo milk, dużo nut mlecznych. Są perfumy zawierające mleko
Zapach, bo o właśnie, one nie zawierają te perfumy mleka, tylko jest to zapach mleczny. Nikt tego mleka nie gotuje, nie przerabia, nie wyciska, nie destyluje. Dzisiaj perfumiarstwo to są puzzle chemiczne. No niestety. Także słuchajcie, nuta mleka z orzechów włoskich, między innymi mleko wiśniowe, mleko skondensowane, mleczny krem, mleczny musk, mleczny szejk. I myślę, że ten mleczny szejk jest takim kluczem do popularności tych nut mlecznych. Mleko owsiane, oczywiście jest też nuta mleka zwykłego, a nawet, uwaga, uwaga, kozie mleko. Także bardzo ciekawa nuta, bardzo ciekawy pomysł, bardzo, myślę, nuta perspektywiczna. Także jak będziecie chcieli, mogę się zatrzymać i zaglądnąć i omówić Wam perfumy mleczne, ale to myślę, że to jest wyzwanie i nie mieszajmy tego, bo ciekawym właśnie jest ten podział na fragrantice. Przy okazji jeszcze powiem, że są różne encyklopedie internetowe, gdzie możecie poruszać się po tym świecie perfum w taki sposób, myślę, bardziej już usystematyzowany, zorganizowany. Fragrantica to jest od roku 2006 działające narzędzie. Wcześniej, no właśnie, nie było czegoś takiego. Ktoś tam próbował książki, leksykon perfum napisać na przykład. Ale no tak, książki się szybko deaktualizują, a długo się nad nimi pracuje, więc encyklopedia internetowa, no to jest cudo. I właśnie, pojawiła się ostatnio Wiki Parfum. Także może, jak nie zapomnę, to Wam ją podlinkuję. Korzystam też często z Parfumonet. W każdym razie jest to gigantyczny przemysł, te perfumy. I tych nut coraz dziwniejszych, coraz ciekawszych jest coraz więcej. Także myślę, że można się nad tematem pochylić. No i teraz właśnie, jakież to te perfumy mleczne? One nie mają mleka w nazwie. Znalazłam te perfumy w Rossmanie. Tak wygląda kartonik. Już pokazywałam w jednym z filmów te perfumy. A tak wygląda flakonik. Wydawał mi się, no wręcz powiedzmy, wymarzony jak na takie klimaty. Dla mnie nie do udźwignięcia, bo od razu mi się przypomina kolonijna zupa mleczna. Więc jak lubiliście zupy mleczne, czyli to ciepłe mleko, to będziecie zachwyceni. Biały flakonik, ale co jest jeszcze moim zdaniem wręcz urzekające, to to, bo kupiłam powiedzmy dwa w dobrej cenie. Ja zapłaciłam za ten flakonik 29 zł, także wiecie, to nie są takie ceny, jakie są w tych perfumeriach niszowych, tylko właśnie takie. Więc dla kogoś, kto odkrywa świat perfum, kto poszukuje, myślę, że wyprawa do popularnej drogerii powinna być no, takim częstym motywem wycieczek zapachowych. I co tu znalazłam, bo kupiłam dwa flakoniki w promocyjnej cenie. Nazwisko perfumiarza na opakowaniu. I akurat tak się złożyło, że, bo ta linia ma chyba 4 albo 5 produktów, 5 elementów. Natomiast, i są różni perfumiarze, akurat te dwa, tego perfumiarza się nie przyjęły, nie wiem dlaczego. Lili Amour, ludzie mówią, że jest podobna do Chanel Chance EDP. Właśnie EDP nie mam dobrze przepracowanego, przemyślanego. Natomiast to jest dla mnie zaskoczenie i no, naprawdę duże odkrycie. I teraz tak, może o perfumiarzu, słuchajcie, kto chce, to sobie zatrzyma, a przede wszystkim polecam Wam wycieczkę do drogerii Rossmann, może w tych innych też będzie. I po prostu weźcie kartonik do ręki i słuchajcie, jest wreszcie to, o czym wszyscy przez lata zapominali. Nazwisko perfumiarza na opakowaniu. Ponieważ perfumiarz jest tym, który kreuje kompozycję. I widać, że skoro tych elementów opisujących perfumiarza jest coraz więcej, to znaczy, że ten świat się rozwija i jednocześnie kupujący perfumy są wymagający. To po prostu serce rośnie. Tylko się cieszyć. Właśnie, też znalazłam w innej popularnej linii, tylko tym razem to nie była drogeria, tylko sieć odzieżowa, H&M. Też ma perfumy, oczywiście nie we wszystkich sklepach i tam też widziałam nazwisko perfumiarza na kartonikach. Tak jest, minimalistyczne, zunifikowane flakony. I tu jest tak, nazwisko Benoist Lapouza, no tak przeliteruję. I tutaj mamy tak napisane jaśmin, spicy vanilla, sandalwood i piżmo, no po angielsku. Ale na stronie Rossmanna właśnie jest ta informacja o tym ciepłym mleku. No po prostu to jest wręcz dla mnie powalająca informacja i dostałam już po tym wcześniejszym filmie, gdzie mówię o tym, że kupiłam kilka tanich perfum w Rossmannie, już dostałam głos, już wiem, że dużo osób poszło i szukało tejże nuty i mówią, tak, rzeczywiście ciepłe mleko idealnie oddane w perfumach.
jednakowość, pamiętajcie, perfumy zawsze są perfumami i każdy perfumierz ma ambicje robić perfumy, jeśli już musi robić perfumy, a nie aromat spożywczy, bo oni też robią aromaty spożywcze i robią nieźle, robią aromaty do wędlin. Te same firmy, które robią perfumy, to po prostu mają takie swoje poddziały. Robią aromaty zup w proszku, o słodyczach, alkoholach już nawet nie wspomnę, więc oni doskonale to wiedzą, kiedy już robią perfumy, chcą zrobić perfumy, ale to są perfumy, to rzeczywiście nuta mleka jest bardzo wyraźna, także polecam Waszej uwadze, ale jednocześnie ciągle są to perfumy. Także kochani, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeśli macie jakieś swoje ulubione perfumy z nutą mleka, to piszcie, bo ja myślę, że ja do tematu wrócę. Jest bardzo ciekawy, chociaż nie jestem wielkim fanem mleka, ale myślę, że to jest bardzo ciekawy trend i chyba będzie się wzmacniał tylko w najbliższym czasie. Pewnie będzie musiał być z czymś połączony, no, jak to w perfumach, tam będzie po prostu jakaś molekuła chemiczna, ale myślę, że jest to trend bardzo, bardzo przyszłościowy. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego pachnącego i mlecznego. Pa, pa!